Z Ewangelii według świętego Marka. A gdy siedział na Górze Oliwnej naprzeciw świątyni, pytali go na osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej: powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to się zacznie spełniać. Wówczas Jezus zaczął im mówić: strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: ja jestem, i wielu w błąd wprowadzą. Kiedy więc usłyszycie o wojnach i pogłoskach wojennych, nie trwóżcie się. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą miejscami trzęsienia ziemi, będą klęski głodu. To jest początek boleści. Z pism Marii Waltorty. Poemat Boga Człowieka, Księga Szósta. Siadają na zboczu Góry Oliwnej twarzą do świątyni. Całuje ją zachodzące słońce. Jezus przygląda się temu miejscu uważnie i ze smutkiem, inni z dumą z powodu jej piękna. Nad dumą tą rozciąga się jednak zasłona niepokoju, wywołana słowami nauczyciela: a jeśli to piękno ma rzeczywiście ulec zniszczeniu? Piotr i Jan rozmawiają ze sobą, a potem szepczą coś do Jakuba, syna Alfeusza, i do Andrzeja, swych sąsiadów, którzy wyrażają zgodę z kinieniem głowy. Wtedy Piotr zwraca się do nauczyciela, mówiąc: chodź na bok i wyjaśnij nam, kiedy zrealizuje się twoja przepowiednia o zburzeniu świątyni. Daniel mówi o tym, lecz gdyby było tak, jak on mówi i jak ty mówisz, świątynia pozostałaby zaledwie kilka godzin. My jednak nie widzimy ani wojsk, ani przygotowań do wojny. Kiedy więc to się stanie? Co będzie tego znakiem? Ty przyszedłeś, mówisz, że wkrótce odejdziesz, a jednak wiemy, że to się stanie, kiedy ciebie nie będzie pomiędzy ludźmi. Zatem powrócisz, kiedy nastąpi twój powrót. Wyjaśnij nam, abyśmy wiedzieli. Nie trzeba odchodzić na bok, widzisz? Zostali uczniowie najwierniejsi, którzy udzielą wielkiej pomocy wam dwunastu. Oni mogą słyszeć to, co mówię do was. Podejdźcie bliżej do mnie, woła Jezus na koniec, aby zgromadzić wszystkich. Uczniowie rozproszeni po stoku podchodzą, formują zwartą grupę, ściśnięci wokół Jezusa i jego apostołów. Słuchają. Uważajcie, by nikt was nie zwiódł w przyszłości. Ja jestem Chrystusem, nie będzie innych Chrystusów. Dlatego też, kiedy liczni przyjdą, ażeby wam powiedzieć: ja jestem Chrystusem, i zwiodą wielu, wy nie wierzcie w te słowa, nawet jeśli będą im towarzyszyć cuda. Szatan, ojciec kłamstwa i opiekun kłamców, pomaga swoim sługom i naśladowcom fałszywymi cudami. Można jednak rozpoznać, że nie są one dobre, bo zawsze łączą się ze strachem, niepokojem i kłamstwem. Cuda Boże rozpoznacie przez to, że przynoszą święty pokój, radość, wyzwolenie, wiarę, prowadzą do świętych pragnień i czynów. Inne nie. Zastanawiajcie się zatem nad formą i skutkami cudów, które będziecie mogli zobaczyć w przyszłości, połączonych z dziełami fałszywych Chrystusów i tych wszystkich, którzy przywdzieją szaty zbawicieli narodów, a będą niszczącymi je dzikimi zwierzętami. Zobaczycie i usłyszycie też o wojnach i o pogłoskach wojennych. Powiedzą wam: to znaki końca. Nie niepokójcie się, jeszcze nie nastąpi koniec. Trzeba, by wszystko to wydarzyło się przed końcem, ale to nie będzie jeszcze końcem. Powstanie naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu, państwo przeciw państwu, kontynent przeciw kontynentowi.
będą zarazy, głód, trzęsienia ziemi w wielu miejscach. To jednak będzie dopiero początkiem boleści. Wtedy wydadzą was na udrękę i zabiją, oskarżając was o to, że jesteście winni ich cierpień. Będą też mieć nadzieję, że wyjdą z nich, prześladując i niszcząc moje sługi. Ludzie zawsze oskarżają niewinnych o to, że są przyczyną nieszczęścia, które przygotowują sobie oni sami, grzesznicy. Oskarżają samego Boga, doskonałość niewinną i dobroć najwyższą, o to, że jest przyczyną ich cierpienia. Tak też postąpią z wami i będziecie znienawidzeni z powodu mojego imienia. To szatan ich prowokuje. I wielu będzie się oburzać i zdradzać wzajemnie i nienawidzić. To również szatan ich podjudza. I powstaną fałszywi prorocy, którzy doprowadzą wielu do błędu. To również szatan będzie prawdziwym sprawcą tak wielkiego zła. A z powodu rozprzestrzenienia się nieprawości ostygnie miłość w wielu. Kto jednak wytrwa do końca, będzie zbawiony. Najpierw jednak trzeba, by ta Ewangelia o Królestwie Bożym była głoszona na całym świecie, na świadectwo wszystkim narodom. Wtedy nadejdzie koniec. Powrót do Chrystusa, Izraela, który go przygarnia, i głoszenie mojej nauki na całym świecie. Następnie inny znak. Znak końca świątyni i końca świata. Kiedy zobaczycie ohydę spustoszenia, przepowiedzianą przez Daniela, niech ten, kto mnie słucha, zrozumie, a kto czyta proroka, niech umie czytać między wierszami. Wówczas ten, który będzie w Judei, niech ucieka w góry. Kto będzie na tarasie, niech nie schodzi, aby zabrać to, co ma w domu. Ten zaś, kto będzie w polu, niech nie wraca do domu, aby zabrać płaszcz, lecz niech ucieka nie wracając, by mu się nie przydarzyło, że nie będzie mógł już tego zrobić, a nawet niech się nie odwraca w czasie ucieczki, dla przypatrzenia się, aby nie zachować w sercu straszliwego widoku i nie oszaleć z jego powodu. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni i biada, gdyby ucieczka musiała nastąpić w szabat. Nie można by uciec, aby się ocalić, nie popełniając grzechu. Módlcie się zatem, aby nie nastąpiła w zimie ani w dniu szabatu. Wtedy bowiem ucisk byłby tak wielki, jakiego nigdy nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie nigdy więcej podobnego, bo nastąpi koniec. Gdyby nie zostały skrócone te dni przez wzgląd na wybranych, nikt by nie ocalał, bo ludzie szatani sprzymierzą się z piekłem, aby dręczyć ludzi. I wtedy też, aby demoralizować i sprowadzać z drogi sprawiedliwości tych, którzy pozostaną wierni Panu, powstaną tacy, którzy powiedzą: Chrystus jest tam, Chrystus jest tu, jest w tamtym miejscu, oto On. Nie wierzcie, niech nikt nie wierzy, bo powstaną fałszywi Chrystusowie i fałszywi prorocy, którzy będą czynić cuda i nadzwyczajności, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe, nawet wybranych. I będą głosić nauki pozornie pokrzepiające i tak dobre, że zwiodłyby nawet najlepszych, gdyby z nimi nie było Ducha Bożego, który by ich oświecił co do prawdy i co do szatańskiego pochodzenia tych cudów i nauk. To wam powiadam. To wam przepowiadam, abyście potrafili odpowiednio postępować. Ale nie bójcie się, że upadniecie. Jeśli będziecie trwać w Panu, nie zostaniecie wciągnięci w pokusę ani w zniszczenie. Przypomnijcie sobie to, co wam powiedziałem. Dałem wam moc stąpania po wężach i skorpionach i z całej potęgi nieprzyjaciela nic wam nie zaszkodzi, bo wszystko zostanie wam poddane.
Przypominam wam jednak, że aby to otrzymać, musicie mieć Boga w sobie. A radować się macie nie dlatego, że panujecie nad mocami złego i nad truciznami, ale dlatego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Trwajcie w Panu i w Jego prawdzie. Ja jestem prawdą i uczę prawdy. Dlatego jeszcze raz wam powtarzam, cokolwiek by wam powiedzieli o mnie, nie wierzcie. Tylko ja powiedziałem prawdę, tylko ja wam mówię, że Chrystus przyjdzie, ale wtedy, gdy nastąpi koniec. Dlatego jeśli wam powiedzą, jest na pustyni, nie idźcie. Gdy wam powiedzą, jest w tamtym domu, nie dajcie posłuchu. Syn człowieczy bowiem w czasie swego drugiego przyjścia będzie podobny do błyskawicy, która rozbłyskuje na wschodzie i jaśnieje aż po zachód, w czasie krótszym niż mgnienie oka. W orszaku swoich jaśniejących aniołów przemierzy wielkie ciało, które nagle stało się zwłokami, i będzie sądzić. Gdziekolwiek będzie ciało, tam zgromadzą się orły.